Pierwsza debata w Superstacji. Przypomnę, że dziś ze mną w studiu Andrzej Rozenek, kandydat Ruchu Palikota i Michał Syska, kandydat SLD. A teraz czas na Państwa pytania. Pani Aleksandra z Łodzi jako pierwsza dzisiaj się do nas dodzwoniła. Dobry wieczór, dzień dobry. Proszę o Pani pytanie. Halo, Pani Aleksandro? Tak. Bardzo proszę o Pani pytanie. Słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam króciutko tylko jedno pytanie zadać. Panowie, czy można wyżyć za 540 zł renty socjalnej w Polsce? Jedno tylko to pytanie. Proszę mi odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. To pytanie od pani Aleksandry z Łodzi. Andrzej Rozenek, minuta, bardzo proszę. Droga pani Aleksandro, ja rozumiem, że to bardziej pytanie jest do tutaj mojego kolegi niż do mnie, bo ja jeszcze w żadnych rządach nie brałem udziału jak do tej pory. Jest to skandalem, że takie renty się ludziom wypłaca. Oczywiście za takie pieniądze nikt nie jest w stanie przeżyć. Nie wiem, jakim cudem ludzie przeżywają za takie pieniądze. Prawdopodobnie się zadłużają albo korzystają z jakiejś upokarzającej pomocy społecznej. No my zrobimy wszystko, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Mhm. Mało tego, jest wiele osób, które w ogóle nie są pozbawione jakichkolwiek pieniędzy. Nie mają żadnych dochodów, nawet tej renty socjalnej. I to jest ogromny problem. Są takie oczywiście firmy jak Kancelaria Piotra Ikonowicza Społeczna, która pomaga takim ludziom, ale to jest jedna kancelaria na całą Polskę i wyręcza w tym momencie państwo, a moim zdaniem takie rzeczy powinny przede wszystkim martwić polityków i państwo. To Andrzej Rozenek, kandydat Ruchu Palikota, teraz kandydat SLD, Michał Syska, minuta dla pana, bardzo proszę. Oczywiście ta suma nie wystarcza na godne przeżycie. Niestety w Polsce takich osób, które żyją poniżej minimum egzystencji, jest ponad 2,5 miliona i to jest oczywiście hańba dla naszego kraju. Sojusz Lewicy Demokratycznej w kadencji 2005-2007 oraz w tej kadencji, która właśnie mija, zgłaszał kilka projektów ustaw w sprawach społecznych, także dotyczących podwyższenia progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej. Za każdym razem te projekty były odrzucane przez rządzącą Platformę Obywatelską, której posłem był jeszcze kilka miesięcy temu Janusz Palikot, szef Ruchu Palikota. Bardzo żałuję, że pan Janusz Palikot, gdy był posłem Platformy Obywatelskiej, nie zechciał przekonać swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej, aby poparli projekty złożone przez posłanki posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które miały właśnie podwyższyć progi dochodowe, które miały zwiększyć pomoc społeczną dla tych osób, które żyją poniżej minimum socjalnego. Mogę ad vocem? Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. No, jeżeli takie argumenty wyciągamy, to ja przypomnę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej dwukrotnie rządził w Polsce. Jakoś nie udowodnił swojej prospołecznej postawy. Nie udało się tego wprowadzić właśnie, o czym pan tutaj tak ładnie opowiada. Natomiast Leszek Miller, jak został premierem, to zdołał wprowadzić koncesję na wydobycie bursztynu dla prałata Jankowskiego. Więc my się tym różnimy, że my jak coś mówimy, to będziemy robić, a wy tylko opowiadacie przed wyborami, a po wyborach niestety jest tak jak zawsze. Na razie nie wiadomo, co zrobicie. Na razie wiemy, co robił pan Janusz Palikot. Pan Janusz Palikot popierał wszystkie antyspołeczne, postulaty Platformy Obywatelskiej. Warto przypomnieć jego pracę w Komisji Przyjazne Państwo, w której pojawiały się różne projekty, na przykład dążące do tego, aby radykalnie w Polsce ograniczać prawa pracownicze. Więc warto to przypominać. Podczas dwukrotnych rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej osiągano wysoki poziom wzrostu gospodarczego i nierówności społeczne się obniżały. Natomiast w tej chwili nierówności społeczne w Polsce należą do jednych z najwyższych w Europie. I to jest oczywiście, powinna być wspólna troska wszystkich polityków. Panowie, mamy kolejne pytanie. Mamy kolejne pytanie. Pan Zbigniew z Pomorskiego czeka przy telefonie. Dzień dobry, witam panie Zbigniewie. Proszę o pytanie. Serdecznie pozdrawiam. Na początku od razu powiem, że obydwie partie to nie jest moja bajka. I teraz, szanowny panie przyszły pośle, panie Rodzenek, pan się na pewno szykuje już na to stanowisko, bo tam poparcie jakieś ucie. Pan mi tylko odpowie na to pytanie. Proszę pana, pan poseł Palikot dosyć długo w parlamencie był przy władzy, proszę pana, i pan mi powiedział w ten sposób. Wymachiwał pistoletem, koszulką SLD, świńskim ryjem, tenisem, proszę pana, na to miał czas. Czy teraz będzie miał czas na to, żeby, proszę pana, mógł, Platforma też nie jest moim tym typie. I czy w tym czasie będzie mógł, proszę pana, znowu czegoś nowego nie wymyśli i będzie latał, bo powie, że na to nie miał czasu, na inne sprawy. I o to chodzi. Jak chcecie to wszystko, co ten program teraz mówicie, proszę pana, taki prosocjalistyczny, chcecie to wprowadzić? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Zbigniewie za to pytanie. Apeluję do państwa zadawanie pytań, a nie wyrażanie swojej opinii. Pytanie było do Andrzeja Rozenka. Minuta dla pana, bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie Zbigniewie za to pytanie.
Janusz Palikot, jak występował na konferencji prasowej ze słynnym wibratorem i pistoletem, to nie występował dlatego, że akurat miał taki humor i chciało mu się to potrzymać w ręku, tylko był to protest i próba zwrócenia uwagi opinii publicznej na to, co się działo na komendzie policji w Lublinie. A działy się tam rzeczy karygodne, dochodziło do łamania prawa przez policję. Dzięki temu, że Janusz Palikot wykonał taki być może happeningowy i być może drażniący pana ruch, doszło do tego, że udało się tych policjantów postawić przed sądem i skazać. Wydaje mi się, że trzeba oceniać skutek też, nie tylko formę tego zachowania Palikota. To jest jakby jedna sprawa, którą pan poruszył. Druga sprawa, jak my będziemy wdrażać ten program? Myślę, że albo przekonamy kogoś do współpracy z nami, jakiegoś współkoalicjanta, albo po prostu będziemy próbować konkretne rzeczy konkretnymi ustawami przeprowadzać w Sejmie. Bardzo dziękuję. Zgodnie z zasadami, panie Michale, jest minuta dla pana, gdyby pan chciał się odnieść do tego. No, pytanie dotyczyło stylu uprawiania polityki przez Janusza Palikota. Ja mogę tylko wyrazić osobisty pogląd, że ten styl uprawiania polityki mi nie odpowiada. Wczoraj pan poseł Janusz Palikot był w moim rodzinnym mieście Wrocławiu i na takim ulicznym wiecu wykrzykiwał bardzo agresywne hasła pod adresem właściwie wszystkich partii politycznych. Ja jednak preferuję osobiście taką merytoryczną debatę na temat konkretnych problemów, natomiast mam wrażenie, że polska polityka zamieniła się w taki świat celebrytów, że politycy są celebrytami, a Janusz Palikot w tym świecie celebrytów chce odgrywać rolę takiego tabloidu, który będzie żerował na takich skandalach, które się dzieją w życiu tych celebrytów. Tak, Grzegorz Napieralski nie jest celebrytą? No, wydaje mi się, że sam fakt, że podczas tej kampanii wyborczej prezentujemy poszczególne rozdziały naszego programu, które będziemy prezentować. Ale programu tego Business Center Club, czy tego programu SLD? Dla ludzi starszych pokazuje, że jednak nie. Na pewno Grzegorz Napieralski nie obraża swoich adwersarzy politycznych. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie zada pani Iwona z Łodzi. Dobry wieczór, witam i proszę o pytanie. Dobry wieczór, witam obydwóch kandydatów i chciałam zadać jedno pytanie, mianowicie ja w tej kampanii już usłyszałam dokładnie wszystko, natomiast nie słyszałam jeszcze ani razu, co poszczególne partie, a zwłaszcza panów partie, zamierzają zrobić w kwestii ochrony zwierząt, walki realnej z bezdomnością ich, zwłaszcza psów i kotów w Polsce. Bardzo dziękuję za to pytanie. Minuta panowie na odpowiedź. Zacznie Andrzej Rozenek. Ucieszył się z tego pytania. Bardzo fantastyczne proszę. Fantastyczne pytanie. Dziękuję pani Iwono. Ja jestem akurat tą osobą, która idzie do Sejmu między innymi po to, żeby rozwiązać problem bezdomnych zwierząt i znęcania się nad zwierzętami. To, co wprowadzono w tej chwili, te zmiany w ustawie o zwierzętach, to jest po prostu kpina. No, 3-metrowy łańcuch. Kto to ma teraz chodzić i sprawdzać po tych wsiach, czy te biedne psy są na 3-metrowym czy na 2-metrowym łańcuchu, to w ogóle nie o to chodzi. Ja tu nie jestem w stanie całego mojego programu przedstawić na ten temat. Zachęcam w internecie trochę na ten temat piszę. Na pewno są kwestie chipowania i na pewno jest kwestia pomocy państwa i gminy, jeżeli chodzi o sterylizację zwierząt. Sterylizacja powinna być dla chętnych, którzy się zgłoszą, za darmo i to powinien być program państwowy, który to umożliwi. A chipowanie powinno być w pewnym momencie już obowiązkowe. To będzie proces. Oczywiście tego się nie da z dnia na dzień zrobić, ale musimy dojść do takiej sytuacji, że każde zwierzę będzie rozpoznawalne. Bardzo dziękuję. To Andrzej Rozenek, Ruch Palikota. Teraz Michał Suska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Posłanki, posłowie Sojusz Lewicy Demokratycznej w Sejmie wspierali wszelkie inicjatywy, które służyły temu, aby ograniczać na przykład przemoc wobec zwierząt i nasza partia współpracuje z różnymi organizacjami społecznymi. Mieliśmy kilka spotkań takich konsultacyjnych, gdzie te organizacje działające na rzecz zwierząt przekazały nam swoje propozycje. One są w naszym programie, natomiast chciałem zwrócić uwagę na coś, co nazwałbym pewną świadomością społeczną, ponieważ odbywają się już procesy osób, które są oskarżane o znęcanie się nad zwierzętami i niestety niektóre wyroki, które zapadają w tych sprawach, no budzą wzburzenie tej części opinii publicznej, która jest wrażliwa na los zwierząt. Wydaje mi się, że potrzebujemy także takiej pracy edukacyjnej wśród sędziów, wśród prawników, wśród służb, które powinny to prawo egzekwować, ponieważ jest zbyt duże przyzwolenie na łamanie tego prawa, które jest, chociaż być może ono jest ciągle jeszcze niezbyt doskonałe. Bardzo dziękuję. Kolejne pytania zada pan Jerzy z Niemiec, który jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór, witamy, prosimy o pytanie. Dobry wieczór, witam państwa. Pytanie do pana Syski, bo odnosi się do programu SLD. Chodzi o kwestię przywrócenia gabinetów lekarskich w szkołach i gabinetów stomatologicznych. Pierwsza kwestia,
jak zamierza SLD to sfinansować, a po drugie, dlaczego wymyślać kwadratowe jaja? Dlaczego nie zaczerpnąć wzorów choćby z Niemiec? A jakie jest... Tak. Lekarskich w szkołach. To to jest lekarz domowy. Dziękuję bardzo, panie Jerzy, za to pytanie. Michał Syska, minuta, bardzo proszę. Ten postulat został skonsultowany z osobami, które zajmują się profilaktyką wśród dzieci i młodzieży. Profilaktyka zawsze się opłaca, warto przeznaczać środki na profilaktykę, bo potem w konsekwencji mniej płacimy na leczenie. Badania przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży wskazują zastraszające wyniki, jeśli chodzi o różne schorzenia zębów, o wady postawy, więc warto przywrócić tam opiekę medyczną. Podczas debaty poświęconej służbie zdrowia, która odbyła się już w tej kampanii wyborczej, pan minister Marek Balicki jasno wskazywał źródła finansowania. W środkach NFZ znajdują się takie środki, które wystarczą na zapewnienie tej opieki. Natomiast oczywiście forma musi być dostosowana do możliwości infrastrukturalnych, a te są różne w różnych szkołach. Natomiast skoro było nas stać przez wiele lat przed 89 rokiem na opiekę medyczną dla młodzieży, nie widzę powodu, dlaczego miałoby nas nie stać było na to teraz. Moim zdaniem nie stać jest nas na brak takiej opieki medycznej w szkołach. Bardzo dziękuję. To Michał Syska, kandydat SLD, teraz Andrzej Rozenek. Ruch Palikota, minuta, bardzo proszę. Pan Jerzy z Niemiec, głos rozsądku, dziękuję. Oczywiście nie stać Polski na to, żeby w każdej szkole był gabinet stomatologiczny, chyba że będzie to jakiś paragabinet albo pseudogabinet, a takie pseudo rozwiązania Ruchu Palikota nie zadowalają. W związku z czym nie jesteśmy za tym, żeby budować gabinety. Ja wytłumaczę może dlaczego. No każdy gabinet stomatologiczny ma na przykład porządny, ma pracownię radiologiczną. No przecież to jest absurd jakiś. Gdzie to ma być w szkole zamontowane? Gdzie systemy bezpieczeństwa i tak dalej? A do szkoły, do której pan chodził, nie było gabinetu stomatologicznego? Był gabinet fatalnie wyposażony. To są najgorsze chwile w moim dzieciństwie, które ja sobie przypominam. Sekundeczkę. Albo mówimy o gabinecie stomatologicznym, albo mówimy o jakimś pseudogabinecie. Ja mówię o gabinetach. Jest to niemożliwe. W związku z tym, po pierwsze, ustalmy, co jest w Konstytucji. Jest bezpłatna opieka zdrowotna. Opieka zdrowotna dotyczy również zębów i to należy sprowadzić do tego, żeby było tak, jak właśnie w Niemczech, żeby dziecko mogło iść do stomatologa za darmo i sobie zęby wyleczyć i tyle. Bardzo dziękuję. Andrzej Rozenek. Pan Mieczysław z Oświęcimia zada ostatnie pytanie w tej dzisiejszej przedwyborczej debacie. Dzień dobry. Witam pana. Dzień bardzo dobry. Proszę. Ja mam pytanie, proszę pani, akurat do pana z SLD. W 90 roku, czy w 91, jak była pani Suchocka przy rządzie, zabrali nam połowę emerytur. Później za pana Leszka Millera wrócili nam te emerytury, ale nie dali nam 9%. I teraz się pytam, kiedy będzie taka debata, żebyście nam te 9% zaległe zwrócili? Bardzo dziękuję za to pytanie. Michał Syska, minuta dla pana. Taka debata się toczy. Jeżeli pan oczekuje zmian w prawie emerytalnym, nie pozostaje nic innego jak 9 października zagłosować na tą partię, która najgłośniej się domaga zmian. Proponuję oddać głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jeżeli nie będziemy mieli wpływu na sprawowanie władzy, nie będziemy mogli podjąć tej decyzji. Natomiast Platforma Obywatelska, także wtedy, kiedy należał do niej Janusz Palikot, czyli jeszcze całkiem niedawno, pozostawała głucha na wszystkie nasze apele, nasze propozycje, nasze projekty ustaw dotyczące polityki społecznej. Ale być może Sojusz Lewicy Demokratycznej w tych kwestiach będzie mógł liczyć na poparcie Ruchu Palikota, no bo wierzymy, że to jest wielka przemiana Janusza Palikota. Obyście państwo się nie obudzili z ręką w nocniku po 9 października i zobaczyli starą twarz Janusza Palikota, znanego z Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. To Michał Syska, Andrzej Rozenek. Minuta, bardzo proszę. No państwo z SLD od 22 lat opowiadają to samo. Znaczy ja mam 31 lat, więc no dobrze, to jest 22 lata. Formacja szanownego pana jest na scenie politycznej 22 lata pod różnymi nazwami i obiecuje ciągle to samo. Raz jest u władzy, raz jest w opozycji. Jak jest u władzy, to zapomina o tych obietnicach. Jak jest w opozycji, to oczywiście obiecuje coraz więcej. Ostatnio słyszałem, że iPady będziecie dzieciom rozdawać. A ja nie słyszałem tego. A ja słyszałem, jak Grzegorz Napieralski to mówił. Nawet widziałem potem działaczy młodych... Że będzie rozdawać iPady? Tak, widziałem potem działaczy młodych demokratów, którzy mu wyliczyli, ile to kosztuje, bo pan Napieralski myślał, że to kosztuje 2 miliardy, a oni mu z ołówkiem w ręku wyliczyli, że to kosztuje 9 miliardów. No więc to taka jest właśnie matematyka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Obiecamy cokolwiek. Jak najwięcej, a wy na nas głosujcie. A potem, tak jak właśnie tu słusznie Telewidz zauważył, owszem, część tam dajecie, ale 9% zabieracie. No i jeszcze mówicie, żeby na was głosować. To śmieszne jest.
Bardzo dziękuję, panowie. To było już ostatnie pytanie, ostatnie odpowiedzi w tej dzisiejszej debacie. Andrzej Rozenek, kandydat Ruchu Palikota, dziękuję i Michał Syska, kandydat SLD. Dziękuję byli bardzo. Moimi i państwa gośćmi. Ja dziękuję, panowie, za udział w tej debacie. Państwu dziękuję za pytania i telefony i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Kolejna przedwyborcza debata w Superstacji o 18:40.